Cześć, tu Ernest. Nadeszła pora na to, abym odpowiedział na kilka waszych pytań. Będę żonglował pytaniami o YouTube, życie poza YouTube i Fortnite. Pokażę wam również moje nowe stanowisko i tak mam dla was dawkę luni, ale po kolei. Najpierw chciałbym wam bardzo podziękować za wasze życzenia z okazji urodzin, które miałem 15 lutego. Jestem bardzo wdzięczny za wasze wsparcie. Zaczynajmy! Na sam początek odświeżę odpowiedź na pytanie, jak montujesz filmy. Więc tak, nie zmieniłem programów. Dalej montuję filmiki w Adobe Premiere Pro, a głos nagrywam i obrabiam w Adobe Audition. Ale chciałbym wspomnieć o tym, że znacząco zmieniłem sposób tworzenia filmików. Jak zawsze, najpierw jest scenariusz. Rozpisuję najważniejsze punkty, zazwyczaj jest ich 6 lub 8, potem piszę tekst i zabieram się za nagrywanie. Zmieniło się to, że zamiast nagrywać cały tekst naraz w całości, nagrywam po 2 czy 3 punkty i je montuję. Dopiero po zmontowaniu ich przechodzę do następnej części filmiku. Ciekawostka, wstęp zawsze nagrywam na sam koniec. Po zmontowaniu najważniejszych punktów filmiku, jeszcze bez wstępu i zakończenia, filmik wysyłam do tajnej grupki na Discordzie, gdzie są zaufane osoby. Chętni z tej grupki, jeśli mają czas, oglądają ten filmik jeszcze przed wstawieniem i dają mi znać, czy o czymś nie zapomniałem. Ja to nazywam beta testami filmików. Gdy te beta testy trwają, zazwyczaj tworzę miniaturkę. To było szczególnie przydatne jeszcze kiedyś w ostatnie wakacje, gdy filmiki montowałem naraz w całości od A do Z. Ale od kiedy nagrywam segmentami, popełniam o wiele mniej błędów w montażu. Kiedyś zapominałem o przejściach między scenami, różnych informacjach czy ciekawostkach, a od kiedy pracuję w ten właśnie sposób, idzie mi o wiele łatwiej. Po prostu tak jest mi lepiej. Gdy robię przerwy na nagranie głosu, regenerują mi się pomysły i chęci, dzięki czemu jestem w stanie zająć się następną częścią filmiku na chłodno. I szczerze polecam to wypróbować każdemu, kto nagrywa tego typu filmiki. Żeby nie było, po Gromce Mitów na przykład w ten sposób nie powstają, bo to jest seria, którą nagrywam na żywo w grze. Dalej, jak twoje rodzeństwo zareagowało na to, że nagrywasz na ety? W moim ostatnim Q&A wspomniałem o tym, że nie mam żadnych starych kanałów z niczym ciekawym. A to dlatego, bo popełniłem poważny błąd. Usunąłem swój pierwszy kanał na YouTube, na którym nagrywałem... No i tutaj nie mam konkretnej odpowiedzi, ponieważ wstawiałem tam przeróżne rzeczy. To były czasy, gdy YouTube wyglądał tak i można było ustawić kolor paneli na swoim kanale. Pamiętam, że w tamtych czasach wiele godzin spędzałem w programie Game Maker Studio. Jeśli dobrze pamiętam, zainspirowałem się twórczością Bartka GM. Tak jak on stworzył Simsy dla ubogich, ja zrobiłem podróbkę GTA z widokiem z góry dla ubogich. Do dziś dziwi mnie to, że ktoś wtedy tamte moje filmiki znajdywał i były tam miłe komentarze. Oczywiście niewiele. Tamten kanał nigdy nie wystrzelił, robiłem to stricte z nudów. Poza tym, jedną z rzeczy, które na pewno nagrywałem, był Minecraft. Ale nie tylko do mnie. Przez Minecrafta na różnych serwerach poznałem grupkę osób, które były chętne coś ponagrywać. Jeden namówił nas na nagranie fabularnego odcinka, a drugi nagrywał jakieś PvP i mapki. Niestety ten filmik z fabułą... no nie ma go, nie pojawił się nigdy, nie dokończył go. Ale spróbujcie sobie wyobrazić grupkę 4 czy 3 osób z bardzo piskliwymi głosami, które próbują skleić coś na wzór przygód z Minecrafta. Nawet nie pamiętam jego nazwy. A jeśli dziś ma jakiś kanał o YouTube, to o tym bym nie wiedział. Ciekawe, co teraz robi. Wtedy YouTube był dla mnie czymś bardzo obcym i ze strachem wstawiałem tam cokolwiek. I teraz się odniosę do pytania. Pamiętam, że za każdym razem jak mój brat wracał do domu, a ja akurat coś nagrywałem z kimś, to natychmiast zwijałem interes. Wtedy sam się trochę tego wstydziłem, a mój brat miał z tego bekę, co nie pomagało. Oczywiście nie mam mu tego za złe, to były wspaniałe czasy, jednak nie jestem w stanie określić, który to był dokładnie rok. Pewnie 2011 albo 2012? Niestety niczego nie zapisałem z tamtych czasów. Został jeden kanał z filmikami, ale to już było po tamtych przygodach, kiedy robiłem intra. Kilka lat do przodu i YouTube jest czymś o wiele większym, a robienie filmików na YouTube'a to normalka. Obecnie całe moje rodzeństwo mnie wspiera i pomaga mi. Moi znajomi tak samo. Z osobami, które to wyśmiewają, po prostu się nie zadaję. Czy gdyby Fortnite był martwą grą, dalej byś go nagrywał? Nie, no oczywiście, że nie. Nie widzę sensu w poświęceniu czasu porzuconej grze z tej kategorii. Fortnite to gra wieloosobowa, więc naturalnie wymaga graczy. I na plus zawsze jest wsparcie twórców. A nie brakuje ani tego, ani tego. Widać też, że twórcy tej gry mają na nią pomysł. Wychodzą nowe turnieje, nowe sezony, regularnie zachodzą zmiany. Do tego tryb kreatywny ma zostać szeroko rozwinięty o masę nowych funkcji i urządzeń. No i cieszę się z tego powodu, że Fortnite dalej ma się dobrze i zawsze jestem ciekaw, co nas na tej drodze jeszcze czeka. Czy masz dziewczynę? Nie, na razie nie mam. Czy zatrzymała cię kiedyś policja? Tak, to było kilkanaście lat temu jeszcze w podstawówce.
gdy zgubiłem się przed Tesco. Przyjeżdżając z tatą na zakupy, przed wejściem stała dwójka policjantów, którym pokazałem kciuka w górę. A po zakupach ta sama dwójka policjantów zaczepiła mnie, bo zgubiłem się między samochodami na parkingu. Oprócz tej sytuacji to nie. Czy to się zalicza? Oceńcie sami. Na kim się wzorowałeś, zaczynając nagrywać na YouTubie? I pod tym pytaniem była taka oto odpowiedź. Jest w tym trochę prawdy. Gdy zaczynałem, Fortnite się rozkręcał i był na bardzo wysokich obrotach. Ale to nieprawda, że nikim się nie inspirowałem. Inspirowałem się na przykład FreeClick z Filipem, Corridor Crew czy kanałem The Game Theorists. I nie mówię to koniecznie o samej zawartości oczywiście. Kanały, które sam oglądam często, kształtują to, jak montuję filmy. Czasem nawet pożyczam pomysły na żarty. Czy uważasz, że ten rozdział jest lepszy od poprzedniego? Pod względem rozgrywki? Tak, jak najbardziej. Dzieje się o wiele więcej, gra jest bardziej doszlifowana i tak dalej. Ale jeśli chodzi o sam klimat i wspomnienia, to rozdział drugi dla mnie nawet nie ma podejścia. Jaki był według ciebie najgorszy sezon Fortnite? Powiedziałbym, że pierwszy sezon rozdziału drugiego. Strasznie się wydłużał i jak o nim myślę, to nie mam jakichś dobrych wspomnień. Jaki był według ciebie najlepszy sezon Fortnite? To ciężki wybór, ale chyba sezon czwarty rozdziału pierwszego. Bo w tym właśnie sezonie mój kanał się rozkręcił i zauważyłem, że jest sens nagrywać. Plus mam z niego mnóstwo dobrych wspomnień. Po prostu z grania. Jak poznałeś Holma? Z Holmem było tak. Poznaliśmy się przez YouTube'a. Pamiętam, że w czwartym sezonie rozdziału pierwszego Holm robił live'y z grania, update'ów, gadał z widzami i tak dalej. Nie zawsze tam pisałem, ale wbijałem tam z ciekawości. Pewnego dnia Holm na live'ie powiedział, że potrzebuje nowego banera, a ja wtedy akurat w wolnym czasie jeszcze się tym zajmowałem, więc zaproponowałem mu, że zrobię dla niego baner. To było 23 kwietnia 2018 roku. Następnie padł pomysł na wspólny odcinek i tak dalej, i tak dalej. Czy masz jakąś historię, o której chcesz zapomnieć, ale ciągle ci się przypomina? No tak, słuchajcie, każdy ma taką sytuację kiedyś. Najczęściej przypominają mi się jakieś głupie sytuacje, jak palnąłem jakiś głupi tekst, który powinienem zachować dla siebie, no i nie będę ukrywał, raz dostałem kosza. W temacie YouTubowania to była taka sytuacja, że na live'ie z aktualizacji Fortnite przeglądałem różne wycieki i tak dalej na Twitterze. I przez tą całą część live'a przez ponad godzinę na samej górze strony było potężne czerwone powiadomienie z prośbą o potwierdzenie mojego maila, w którym było moje imię i nazwisko, nic więcej, czego ja kret nie zauważyłem. Mój kolega nawet do mnie wydzwaniał przez całego live'a, ale nie odbierałem, bo miałem live'a. Wtedy mi wysłał SMS-a o tym, co się dzieje i poczułem taki zimny prysznic. Czy pokażesz swoje zwierzęta? Jasne! Od ostatniego Q&A trochę się pozmieniało. Czas leci i na nikogo nie czeka. 28 sierpnia 2020 roku odszedł Laris. Po wizytach u weterynarzy z tyłu głowy już wiedziałem, że to może nastąpić w każdej chwili, ale na to się nie da być gotowym. Luni dalej jest i przejęła pochodnie po Larisie. To ona teraz dowodzi królestwem zwierząt w naszym domu i nie przesadzam, nie daję sobie w kaszę dmuchać. Na początku września dołączył do nas Rio, ale musieliśmy mu zmienić imię na Monty, bo zbyt wiele osób nazywało go Rio zamiast Rio. W październiku dołączyła Sony. Tak, na dzień dzisiejszy wygląda moja ekipa zwierzaków. Skąd masz Luni i jaka jest z nią historia? No, ja chciałem się wypowiedzieć na ten temat. Ja byłem ostatnio na Krzyżycu, w ogóle spotkałem człowieka takiego wspaniałego i o, to nie był człowiek. Imię Luni wymyśliła moja siostra podczas powrotu z hodowli, w której obejrzeliśmy Luni. Lunar po angielsku oznacza księżycowy, księżycowa. Luni kolorem futra czasem przypomina księżyc, no i Luni. Skąd pomysł na awatar niebieskiego kota ninja? Ogólnie lubię koty, a koty to urodzenie ninja. Niebieski i żółty to moje dwa ulubione kolory, a pomysł na kota ninja wziął się też na pewno częściowo od tego ninja. Oglądałem go za czasów rozdziału pierwszego. Dałeś kiedyś widzowi autograf? Tak, pierwsze autografy rozesłałem kilku widzom w 2019 roku. To było kilka krótkich listów z moim autografem i naklejkami w ramach podziękowania za wsparcie. Innym razem zostawiłem autograf na Fortnite'owych Funko Popach dla mojego widza, który jest wnukiem osoby, która odwiedza nasz dom. Było właśnie kilka takich sytuacji, że ktoś bliski znajomego czy znajomy znajomego znajomego to mój widz. Czemu nie ma pogromców mitów? Odpowiem krótko, nie było tego czegoś, co czułem, tworząc mity rok temu, a nie chciałem wam dostarczać materiałów robionych na siłę ani byle jakich. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że coś może się jeszcze pojawić przed końcem sezonu. Jeśli macie jakieś mity, to śmiało piszcie! Czy masz zamiar wprowadzić jakąś nową serię na kanał? Tak, od czasu do czasu sprawdzam nowe formaty odcinków. Obecnie skupiam się na tych o ciekawostkach i aktualizacjach, ale nie wykluczam, że pojawi się coś nowego.
Czy nagrałeś kiedyś odcinek, którego do dziś nie wrzuciłeś? Nie, nie przypominam sobie takiego odcinka. Jeśli jakiegoś odcinka nie czuję, to najpóźniej kończę pracę nad nim na etapie pisania tekstu. Czy pokażesz swoje stanowisko, jeśli się zmieniło? Tak, i słuchajcie, trochę się zmieniło. Po pierwsze, moja centrala jest teraz w innym, większym pokoju. Dalej pod dachem, ale jest więcej przestrzeni niż kiedyś. Nie zaszło zbyt wielu zmian w temacie sprzętu. Wnętrzności kompów są takie same. Dodałem tylko dysk SSD czy dwa. Wymieniłem obudowę komputerów na tą od Lian Li. Moim zdaniem jest bardzo ładna. Jedna to wersja zwykła, a druga to XL. Zmieniłem układ monitorów, plus wymieniłem ultra szeroki na zwykły stary monitor. Teraz są ułożone jak TIE Fighter i szczerze mówiąc, bardzo dobrze mi się tak pracuje. Pionowa przestrzeń na ekranie jest bardzo przydatna podczas przeglądania stron typu Twitter. Jest więcej zawartości. Na drugim pionowym monitorze zawsze mam czat i OBS-a na streamy. W tym przypadku pion też jest najlepszy według mnie. Zmieniłem myszkę? Od niedawna gram na Logitechu G Pro Super Light. Niestety po 2 latach służby zepsuł mi się scroll na tej oto cudownej myszce i musiałem ją wymienić. Zamiast tego scrolla naprawiać, postanowiłem sięgnąć po coś nowego. I jak na razie, jestem zadowolony. Klawiaturę Apex 7 wymieniłem na Apex Pro i jest znakomita. Wymieniłem również klawiaturę i myszkę do mojego komputera do streamowania, ale to są peryferia, które leżały w szafie i najzwyczajniej używam je na nowo. Mój obecny mikrofon to TLM-103. Wyhaczyłem go w dobrej cenie. To naprawdę niesamowity mikrofon i mam go od listopada. I do dziś, od czasu do czasu, testuję różne ustawienia, by móc wykorzystać jego cały potencjał. Reszta pokoju to nudy. Najważniejszą zmianą według mnie jest przestrzeń, jest jej więcej. Postawiłem statą kanapę, TV-ka i oświetlenie RGB. O, jest jeszcze wykładzina. Zawsze chciałem taką mieć i nie żałuję tego zakupu. Wymaga ona jednak dodatkowej pielęgnacji, że tak powiem. Dlatego się musiałem wyposażyć w parę odkurzaczy. Jeden ręczny, a drugi to Roomba. Mogliście też zauważyć PS5. Udało mi się wyhaczyć w sklepie internetowym przedpremierowo. Miałem dużo szczęścia, bo bardzo szybko się wyprzedały, tuż po rozpoczęciu przedsprzedaży. Drugiego pada musiałem zamówić w oddzielnym sklepie, gdzie wolnych konsol już nie było, ale były pady. Stację do ładowania padów kupiłem już dawno po premierze. Jest jeszcze nowy fotel, to nowa wersja mojego poprzedniego fotela. Ta nowa wersja z 2020 roku jest ciut większa i oferuje więcej swobody w ustawianiu różnych elementów. I to tyle! Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!